ludziom na złość biegł krew. Bieguny dwa łączą się, od kiedy świat tylko trwa. Adam wciąż z Ewą gra, ludziom na złość biegł krew. Bieguny dwa łączą się, od kiedy świat tylko trwa. Adam wciąż z Ewą gra, ludziom na złość biegł krew. Bieguny dwa łączą się. Widzę, że pani jest zainteresowana moim siostrzeńcem. Siostrzeniec? Wreszcie znalazłam kogoś, kto go zatrzymał w domu. Nie mam mowy. Nie wrócę tam więcej. Przecież to miły chłopak. Sama się o tym przekonałaś. Może od niej coś się dowiem o nim. No, widzisz, ja nawet nie wiem, jak ona ma na imię. Może chociaż tego się o niej dowie. Może zadzwoni? Idiotka. Najpierw wystawiła go do wiatru, a teraz czeka, że zadzwoni. Chętnie wpadnę. Nawet dzisiaj. Łamiesz. No dobra, trochę hery, nie rób komedii. Tobie też zrobię, chcesz? No zobaczysz, że to jest okej. To tylko dymek, Magda. Może jednak przejdziemy się gdzieś moim samochodem w kwiatki? Wydaje mi się, że wtedy prowadził go ktoś inny. Zresztą, jeżeli chce pani uregulować dług, to czekam na panią jutro, więc gdzie? Adam! Kawa stygnie. Przepraszam. Dokąd niesiesz ten obraz? Do lombardu. Chcesz go zastawić? Potrzebuję pieniądze na łóżko dla ojca. Ja pomogę, podwiozę panią. Ale kawa! I tak już musiałem iść. Zadzwonię. Z tym obrazem niewygodnie. No podwiążę panią. No. Dziękuję ale bardzo. Ja przecież nie puszczę pani. Pieszo poradzę z tym ciężarem. Nie. Proszę bardzo. Ale proszę, no proszę bardzo. Nie, naprawdę poradzę sobie. Nie, no bardzo proszę. No. Proszę bardzo. Co ona sobie myśli? Wszystko zepsuła. Obraz musi zanieść do lombardu. W jakim świetle ona nas stawia? Jak to? Obraz? Do lombardu? Bo nie ma na łóżko dla swojego ojca. Wyobrażasz sobie? Bezczelna. Jak ja wyglądam przed Adamem? No, nie wiem. Robi z nas jakieś żebraczki. Uspokój się. On mi wygląda na całkiem rozsądnego młodzieńca. Tak, ale wyszedł i nie umówił się ze mną. Wszystko przez tę krowę. Nie! Ja zwariuję! Przecież w tym mieszkaniu nie da się normalnie żyć. Nie goście! Łatwo ci mówić. Zamiast się wściekać, trzeba na spokojnie zastanowić się, co można zrobić. Jaką przyjąć taktykę? Ile pani się spodziewa za ten obraz? Tyle, ile potrzebuję. To znaczy? 5000. Za ile by mi go pani sprzedała? Ale ja go nie chcę sprzedawać. To proszę go zostawić u mnie. Dam pani dwa razy więcej niż w lombardzie, a w dodatku bez procentów. Ale dlaczego? Dlaczego? No przecież pan mnie w ogóle nie zna. Myli się pani. Ja znam panią to od zawsze. Proszę nie opowiadać głupstw. Mówię, co czuję. Sam jeszcze tego nie rozumiem, ale odkąd panią zobaczyłem... Czego pan właściwie ode mnie chce? Nie wiem. Sam się wciąż o to pytam. Chyba, że pani była szczęśliwa. Tak powinienem powiedzieć. Jestem szczęśliwa. To proszę się do mnie uśmiechnąć. Więc gdzie się spotkamy? Nigdzie. Na 35. Pałacu Kultury. Założę się, że dawno tam pani nie była. Coś panu powiem. Jest pan rozkapryszonym dzieckiem szczęścia, któremu się wydaje, że świat do niego należy. Kamila też tak uważa i bardzo pasujecie do siebie. Na mnie proszę nie liczyć.
Za podwiezienie bardzo dziękuję i... To bardzo uprzejme z pana strony. Do widzenia. Ewo! Jutro o 5:00. Będę czekał. Cześć, Wiktor. Przestań się tak denerwować. No, jutro to załatwimy. No, dzisiaj tam, gdzie zawsze. To mówisz, że ma dziecko? Widziałem go. Fajny berbeć. Jedynak? Nie, jest jeszcze i córka. A ile ma lat? 17. 17? Człowieku, w co ty się ładujesz? O co ci chodzi? Że ma dzieci? No ma i co? Ale to rodzina. A mąż? Mąż? Mąż. Umawiasz się z mężatką. Ja tam nie widziałem żadnego męża. Jasne. Pewnie pojechał w delegację, ale niedługo wróci. Ty nic nie rozumiesz. No właśnie o to chodzi. Ona nie jest szczęśliwa. Może jest mąż, może są dzieci, ale ona w tym wszystkim, no, nie jest jej dobrze. Ona ci to powiedziała? Ja tak czuję. I ty chciałbyś ją pocieszyć? Nie, chcę z nią porozmawiać, wiesz. Ona jest inna niż te wszystkie, które znam. Jeszcze niedawno dałbym głowę, że prędzej zainteresujesz się córką. Wiktor! No. Ty nic nie rozumiesz? Ja też nic z tego nie rozumiem. Pasuje ci? Napij się ze mną lepiej piwa. Wychodzę. Obiad zjem na mieście. Wychodzisz? Co cię tak dziwi? Nie jestem przecież więźniem tego domu. Ale nic nie mówiłaś wcześniej, że się dzisiaj gdzieś wybierasz. Muszę iść do lekarza. A poza tym mam do załatwienia kilka spraw. O, wyglądasz cudnie. Gdybym cię nie znała, przypuszczałabym, że masz randkę. O, chyba ze świętym Piotrem. Bo z moim zdrowiem naprawdę jest coraz gorzej. Bo sprzątaj trochę. Boże, dlaczego to właśnie ja muszę sprzątać po wszystkich? Trzeba naprawdę porozmawiać poważnie z tą Ewą. Na dłuższą metę tak... Tak nie da się żyć. Mam nadzieję, że ten niecnota, mój mąż, zaraz tu przyjdzie. No, ale skoro go nie ma, to jest okazja, żeby sobie troszeczkę poplotkować. Prawda, Ewuniu? O, proszę bardzo. Rozmawiałam wczoraj chwilę z panią Małgorzatą. Ona cię bardzo kocha. A zdaje mi się, że zastępowała ci troszeczkę matkę. Tak. No, tak jak ja Adasiowi. Wiesz, kocham Adama jak własne dziecko. No, ale ostatnio się bardzo o niego martwię. Dlaczego? No wiesz, wprawdzie ma dopiero 30, ale lekkomyślny jak mały chłopiec. No nic z wiekiem. Niepoważnie, ale może ja ciebie nudzę. Nie, nie, skądże? Więc wiesz, no chciałabym, żeby się trochę ustatkował, ożenił, no, miał dzieci. Wiesz, my z Karolem nie mogliśmy mieć dzieci, ale opowiem ci o tym później. Wracając do Adama, to on czasami przychodzi tu z taką jedną, no, owszem, ładna, ale jakaś taka... Pospolita, jeśli wiesz, co mam na myśli, no zupełnie do niego nie pasuje. Nie ma szczęścia do kobiet. Zawsze się przyczepi do niego jakaś taka. Wiesz, tę Monikę, to może on nawet i kocha, tylko że ona jakaś taka nachalna. Boję się, żeby go nie zaciągnęła do ołtarza. Wiesz, są sytuacje, w których mężczyźnie jakoś trudno odmówić kobiecie. Nie bardzo się na tym znam, ale wydaje mi się, że pan Adam nie wygląda na osobę, która by się łatwo dała zdominować. To tylko pozory. Rzeczywistość jest bardzo uległy. No. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ta Monika dałaby mu szczęście, no to ja
starałabym się pokochać. Byleby tylko był szczęśliwy. Kochany chłopiec zasłużył na to. Za to, co przecierpiał. Przecierpiał? O, popatrz. Popatrz. To jego rodzice. Przystojna para, prawda? Wiesz, to było takie gorące lato, pamiętam jak dzisiaj. Siedzieli tu u nas w ogrodzie i Zygmuś opowiadał o zakopanym w rozdrażewie jego majątku rodzinnym, no skarbie. I Dusia wymusiła na nim, żeby tam natychmiast pojechać. No? Traktowała to jako wspaniałą przygodę, a mówiłam, że na tym skarbie ciąży jakaś klątwa. Giną wszyscy, którzy się tym interesują. No. Adaś miał wtedy 4 latka i bardzo ciężko to przeszło. Prawie rok staraliśmy się o adopcję. A on przez ten cały czas był w domu dziecka na drugim końcu Polski. Odwiedzałam go najczęściej jak mogłam, ale on cały czas płakał. Nie chciał tam nic jeść. Był chudziutki. Sama skóra i kości, o popatrz, tu miał 2 latka. Rozkoszne dziecko, prawda? Teraz też jest z niego przystojny mężczyzna, wiesz? Wszyscy mężczyźni w rodzinie mojego męża byli bardzo przystojni. Kobiety mniej. O, a tu zdjęcie od pierwszej komunii. O, Karol podjechał. A ciekawa jestem, co dzisiaj wymyśli na swoje usprawiedliwienie. On zawsze wymyśla jakieś historie, kiedy się spóźni, a ja udaję, że w to wierzę. Witam, moje piękne panie. Przepraszam za spóźnienie, ale na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej zdarzył się karambol samochodowy, ponieważ ja jechałem z tyłu, to wszystko widziałem i musiałem złożyć, żeby złożyć zeznania. Takie jestem zerwanka dla ciebie, Melusiu. Dziękuję ci, kochani, ale mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało, prawda? Nie, nic się nie stało. Tylko, że musiałam, jak mówiłem, złożyć zeznania. Jeszcze raz serdecznie przepraszam. Ale ja się nie gniewam, nam się z panią bardzo miło rozmawiało. Tak, pewnie mówiła tylko Melunia. I to chyba tylko ciągle o Adasiu. Ale Karolku, chyba nie jesteś zazdrosny? Jestem, bo ja też chciałbym być kiedyś chwalony. No. Ej, ty, no dobra, teraz popracujcie. Ja sobie pójdę. Pozwól, Ewuniu, wstawię je tymczasem do wody. No. A ja dzisiaj, zmęczony jestem. Opowiem pani, jak to... Przypominam sobie dożynki przed wojną, ale jeszcze jak byłem małym chłopcem. A więc wyciągano z pozowni olbrzymie bryki, powozy, sadzano dzieci, otwierały się wrota i myśmy patrzyli na tańce. Chodźmy, pani. Buniu, od tego dzisiaj zaczniemy. Ale to był wspaniały widok, ponieważ był bez koniec. Wiktor, bądź człowiekiem, tylko ty umiesz coś takiego załatwić. Słuchaj, jestem zawalony robotą, a... I trujesz w jakimś ptaku. Oszalałeś? Nie jakimś ptaku, tylko bardzo szczególnym. To musi być wyjątkowe. Ludowe dzieło. No ja nie wiem, skąd coś takiego załatwić. Byłem już wszędzie, w tych wszystkich sklepach, o których mi mówiłeś na Starówce, ale nie wiem, gdzie jeszcze. Dam ci adres, jedź na Podlasie. Ja tu muszę mieć dzisiaj na piątą, człowieku. Adam, do jasnej cholery, a ja muszę przygotować całomiesięczny materiał na jutro dla księgowej. Błagam cię, odwalę za ciebie całą tę robotę. Tylko znajdź mi tego ptaka. Zrobisz to? Słowo? Słowo. No to pomyślę. Cena nie gra roli. Okej. Proszę. A jeszcze jedno. Powiedz mi, co cię odbiło? Po kiego ci ten ptak? Po co mi ten ptak? No. Dla pewnego kolekcjonera. I to nie może być żadna hała, bo ten ktoś się na tym bardzo dobrze zna. Kolekcjonera, mówisz? O 5 mam spotkanie. Dobra. Halo? A, to pani Małgorzato. No i dobrze, że pani dzwoni. Nie ma pani pojęcia, jak ta pani sąsiadka przypadła nam do gustu. Jestem pani dłużniczką do końca życia. Bardzo się cieszę, że mogłam państwu pomóc. Ewuni zresztą też.
Ona bardzo potrzebowała tej posady. Mąż ją rzucił. Co? Naprawdę? Moje biedne dziecko. No jak można zostawić tak uroczą osobę? No cóż, muszę cię zmartwić. Garsoniera ojca, jak i wszystko, co się w niej znajduje, prawnie należy do Magdy. To wszystko jest na nią zapisane i tylko ona jest tam zameldowana. Boże, kochany, to ja nic z tego nie będę miała. Nie, podejrzewam, że ojciec ma jakieś pieniądze i to nawet niezłe, ale one są do podziału między Ewę i ciebie i oczywiście wszystko, co się mieści w waszym mieszkaniu. Obrazy też. A dlaczego ty o to pytasz? Ewa uważa je za swoje. Ostatnio nawet jeden wyniosła do Lombardu. W tym domu jest wiele wartościowych rzeczy, które Ewa uważa, że są jej, po matce. A jak to wygląda prawnie? A tam cienka sprawa. Ale nie beznadziejna. Bo wiesz, Boguniu, moja sytuacja jest fatalna. Głos przestał przesyłać alimenty z Ameryki na Kamilkę, bo ona już dorosła. Nic o nim nie wiem. Jak umrze, to nawet nie będziemy wiedziały, jeśli nie zostawi jakiegoś testamentu. Wszystko przepadnie. Ja nie mam z czego żyć. A kto bierze emeryturę ojca? Jak to kto? Ja! No przecież to kupa forsy. Nie wystarczy ci? A co ty wygadujesz? Czy ty nie wiesz, ile kosztują lekarze? Lekarstwa? Muszę jeszcze pomagać Kamilce. Przecież ona pracuje tylko dorywczo. Ciągle się uczy. On jej nigdy nie kochał. Ożenił się z nią dla kariery, żeby się dobrze w życiu urządzić. To gbur i cham. Zupełnie do siebie nie pasowali. Zresztą Ewa nigdy nie była z nim szczęśliwa, wie pani. Ona straciła matkę jako kilkunastoletnia dziewczynka. Potem ojciec ponownie się ożenił. Fatalnie. Rozwódka z dzieckiem. Wtedy Ewa zeszła na drugi plan. Była samotna. Więc łatwo było ją omotać. Ach, rozumiem. A taka zawsze miła, uśmiechnięta. Wprowadza w dom taki pogodny nastrój. No, pokochaliśmy ją jak córkę. No i kto by przypuszczał, że ma takie ciężkie życie. O, cześć. No, jak ja tutaj nie posprzątam, to nikt tego nie zrobi. Co tam sobie znowu kupiłaś? No, nic takiego. No nie wygłupiaj się, pokaż. Pokaż. Ach, tak. No jak? Świetna. No nie uważasz, że jesteś trochę za stara na tego rodzaju ciuchy? No jesteś bardzo miła ostatnio. Tylko szczera, kochanie. Tylko szczera. A. Dzień dobry. Tak, to ja. A dlaczego nie może mi pani tego powiedzieć teraz? Dobrze. Dobrze, już jadę. Gdzie jest moja torebka? Co się dzieje? Dzwoniła dyrektorka ze szkoły. Coś się stało, Magdzie. Niby taka porządna uczennica. A tu proszę, kto by się spodziewał? Wylecisz ze szkoły, aż się będzie kurzyło. Boże, myślałam, że coś ci się stało. Pani dyrektor oczekuje pani. O co chodzi? Dowie się pani w gabinecie. Żal mi twojej matki. Wygląda na porządną kobietę. A ty... Się pani zamknie. Nie no, to jest niemożliwe. To jest jakieś nieporozumienie. To jest pomyłka. Przykro mi. Ale tu nie ma mowy o żadnej pomyłce. Magda została przyłapana na paleniu heroiny, rozumie pani? Heroiny! Proszę. Oto ten papieros.
Ale ja nie mogę w to uwierzyć. Przecież Magda nawet nie pali zwykłych papierosów. Heroina, nie, nie, nie. To jest absurd. Przecież heroiny się nie pali. Kiedyś się nie paliło. Ale wyjaśnili mi specjaliści, którzy badali ten papieros, że teraz właśnie modny jest taki rodzaj heroiny, która nadaje się do palenia. Ale Magda? Przecież na pewno bym coś zauważyła. Mnie to też zaskoczyło. Taka dobra uczennica. W przyszłym tygodniu miała startować w finale Olimpiady Matematycznej. Bardzo na nią liczyliśmy. Liczyliśmy? Chyba sama pani rozumie. Narkotyki to poważna sprawa. A ja muszę dbać o dobre imię placówki, którą prowadzę. I chronić młodzież przed każdym zgubnym wpływem. Magda musi opuścić naszą szkołę. Pani chce ją wyrzucić ze szkoły? Już to zrobiłam. Ale ja nie wierzę, żeby Magda paliła heroinę. Nawet gdyby tak było, to trzeba dać jej jakąś szansę. Obowiązkiem szkoły jest wychowywać. Proszę pani, ja dobrze wiem, co jest obowiązkiem szkoły, którą prowadzę. Proszę mnie nie pouczać! Mam tylko nadzieję, że znajdziecie państwo placówkę, która zechce przyjąć narkomankę. Chce pani powiedzieć, że... Chcę powiedzieć, że w sekretariacie do odebrania są papiery Magdy, których byłam zobowiązana wyjawić powód jej relegowania. Błagam. Niech pani tego nie robi. To wszystko można jeszcze jakoś wyjaśnić. Magda nigdy nie sprawiała kłopotów. Sama przecież pani przed chwilą powiedziała, że jest wzorową uczennicą. Proszę, niech pani daje jakąś szansę. Niech się pani opanuje. Przepraszam, ale to mnie wszystko przerasta. Mamo, to nie był mój skręt. Uwierz mi, chciałabym. Jeżeli nie twój, to czyj? Magda, mówię do ciebie. Nie mogę na nie odpowiedzieć. Zrozum, po prostu nie mogę. A dlaczego? Tak nie zrozumiesz. Madziu, gdybyś była troszeczkę mniej skryta, to może potrafiłabym ci pomóc. Ja teraz muszę pójść do ojca, może on ci znajdzie jakąś szkołę. Ja nie mam pomysłu. Idź do niego sama. Ja muszę chwilę porozmawiać z Czarkiem. Spotkamy się w domu, dobrze? Ja chciałabym, żebyś poszła ze mną, bo musimy poważnie porozmawiać. Mamo, proszę cię. Proszę. Idź. Wywalili mnie. Tak myślałem. Cholera. Nie było szans. To nie była Marycha. To była Hera, rozumiesz? Hera. Co ty opowiadasz? Heroiny się nie pali. To jest środek dożylny. Był. Kiedyś. Teraz w zwykłym papierosku nawet nie ma żadnego specyficznego zapachu. To była heroina. Jasna cholera. Co za głupi gnój. No i co teraz robisz? Nie będą cię chcieli przyjąć do żadnego liceum. Trudno. Wydaje ci się, że jesteś bohaterem. Nie jestem idiotką. Chodziło mi tylko o Jacka. Po cholerę wzięłaś to gówno na siebie. Odbiło ci... Chciałam dać mu szansę. Zastanów się, co by było, gdyby to jego wyrzucili ze szkoły. Maturę szlak by trafił, ale on sobie sam na to zasłużył. A ty zachowałaś się jak kretynka. Przyznać się do brania heroiny, ty chyba nie masz po kolei. Oj, przestań! Myślałam, że to Marycha i że mnie nie ruszą. Niby dlaczego? Dlaczego właśnie ciebie mieliby nie ruszyć? No co teraz zrobisz? Co z olimpiadą? Mówi się trudno. Nie. Nie, nie rozumiem. Ja ciebie naprawdę nie rozumiem. Słuchaj, widzę, że ty nie jesteś w stanie pojąć, że jeden człowiek może coś zrobić bezinteresownie dla drugiego. Dla drugiego bezinteresownego. Do ciebie albo jeszcze nie dotarło, co się stało, albo jesteś w nim zakochany. Oj, przestań, zwariowałeś! Ja zwariowałem. To tobie coś nagle odbiło, żeby chronić Śpuna. Śpuna? To cholernie zdolny, mądry człowiek i doskonale o tym wiesz. Tylko po prostu ma taki trudny moment, no to się czasem zdarza. Aha. A zresztą dlaczego ja w ogóle mam tobie się z tego tłumaczyć? Zaczekaj! Przecież nic nie powiedziałem.
Myślałam, że jesteście przyjaciółmi. No i co z tego? Nic! Magda, zaczekaj! To kiedy on wyszedł? Jakąś godzinę, może dwie. A kiedy wróci? Nie wiem. Jak to pani nie wie? Przecież jest pani jego sekretarką. No tak, ale szef nie ma obowiązku opowiadania mi się, przykro mi. A coś się stało? Nie, nic. Wszystko mi się na głowę zawaliło. Nie wiem, co robić. Myślałam, że Bogdan... O. Co ty tu robisz? Jestem teraz zajęty. Widzę. Chciałam z tobą porozmawiać o Magdzie. Przepraszam cię na chwilę. Wejdź. Nie pamiętaj, że mam mało czasu. Nie złam. Nie musi się nią pani przejmować. Żona. Żona? A co? Myślała pani, że mecenas trzyma w domu stary, gruby tłumok? Nie wiem. Widziałam, że mecenas ma aż tak atrakcyjną żonę. To zabawne. No więc krótko, paliła czy nie? Chyba nie. No to jak mogli ją przyłapać na czymś, czego nie robiła? Nie wiem. Nie wiem. Ty nigdy niczego nie wiesz. Z własną córką nie potrafisz się dogadać z nikim, nawet z własnym ojcem. Mówmy o Magdzie, a nie o mnie. Wyrzucili ją ze szkoły. Musimy się nad tym poważnie zastanowić. A nad czym się tu zastanawiać? Trzeba jej po prostu zmienić szkołę. Szlaban na wyjścia, co tydzień może do analizy. No o czym to w ogóle dumać? Musimy poważnie porozmawiać. Słuchaj. Ja tracę z nią kontakt. Ona staje się coraz bardziej zamknięta. Ja wiem, że on nie mówi mi całej prawdy. Ja nie rozumiem dlaczego. Słuchaj, ja nie mam czasu teraz tego wszystkiego roztrząsać. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. A cóż może być ważniejszego od córki? Ty musisz załatwić jej jakąś szkołę. Ja? Znasz tylu ludzi. Ale że niekoniecznie nauczycieli. A co ty sobie w ogóle wyobrażasz, że ja tu siedzę i się zabawiam? Musisz poradzić sobie sama. Poradzę sobie. Kochanka ważniejsza od córki. Nie wiem, czy pamiętasz, ale obiecałeś zabrać mnie dzisiaj na wspaniały obiad. Oczywiście, że pamiętam, ale widzisz, wynikły pewne przeszkody. To wszystko jest dla naszej księgowej na jutro, a właściwie na wczoraj. Później to zrobisz. Ja o 5 mam bardzo ważne spotkanie. A z kim? Nie w twoim typie. Skąd wiesz? No, ile cię znam. Słuchaj, ja mam bardzo dużo pracy. Jutro się zobaczymy. Zadzwonię do ciebie rano, jakoś się umówimy. A gdzie jest Wiktor? Przecież on to powinien robić. Wszystko na ciebie zwala. Ciągle go nie ma, że coś niby załatwia, a ty harujesz. Przecież nie może tak być, żeby w spółce pracował tylko jeden wspólnik. No, kochana jesteś, ale ma bardzo dużo rzeczy. O wiele ważniejszych. Błagam cię. To tylko godzinka, no ciągle nie masz dla mnie czasu. Co za temperament? A co to za kobieta tak cię wyprowadziła z równowagi? Moja żona. Wiesz, Misiaczku, jesteś bardzo seksowny, jak się tak denerwujesz. Przepraszam cię, ale... Zdenerwowany? Kłopoty jak zwykle. To dobrze, bo już się bałam, że nic jest z zakupów. Przepraszam cię, ale dzisiaj nie mam nastroju. Nie chcesz powiedzieć, że bransoletka Iwonki odjedzie na chyżym koniu? Jutro kupię ci co zechcesz. Dlaczego dopiero jutro? Misiaczek nie kocha swojej Iwonki? Przecież wiesz. To co z bransoletką? Ale pojedziemy tam, gdzie zwykle. A jak twój nastrój? Wyraźnie się poprawił. Wisisz mi 4000. Cześć, Monika. No,
Jakoś nie posunąłeś się z robotą chyba. To są te wasze ważne sprawy? Bardzo. To co wam postraszyło? Wiktor, powiedz jej. No... dla kolekcjonera. Taka łopówka. Właśnie. To z nim masz to spotkanie? Tak. Błagam cię, zabierz mnie ze sobą. Chciałabym go poznać. Nie. Wiesz, mam z nim do pogadania. Ale jak skończę, to zadzwonię do ciebie, pójdziemy razem na kolację. Dobra. No to lecę. Kupi sobie jakiś wystrzałowy ciuch na ten wieczór. No co się tak na mnie patrzysz? Ja naprawdę chciałem iść z nią na kolację. Cholera, naprawdę, tylko tak wszystko jakoś się dziwnie układa. Czy ja coś mówię? Nie, i dobrze. Ale ten ptak, przyznaję, udał ci się. 4000, co tam? Jest piękny. Skąd go wytrzasnąłeś? No, wiesz... kosztowało mnie to trochę zabiegów, wyobrażasz sobie? Wyrwać od gościa taki egzemplarz, no... Ale czego się nie robi dla przyjaciół? Dzięki, stary. Szczerze? To nie było trudne. Miałem go w domu. Jak to? No dostałem go kiedyś od samego Lesisza, z Gazdowa Wielkiego, stary. Facet znany w całej Europie. Kitu cię nie wciskam, to jest warte więcej niż żądam. No tym razem ci daruję. Przepraszam, że tak przychodzę bez uprzedzenia. Mm. Jak się czujesz? A dobrze, nawet nie mam już mdłości. Musisz mi pomóc. A co się stało? Powiedziałaś, że znasz kogoś, kto pracuje w społecznym liceum. No tak, Andrzej Chrupek. Skontaktuj mnie z nim. Magdę wyrzucili ze szkoły. Dlaczego? Była afera. Na oknie znaleziono spalącego się skręta. Obok stało kilka osób. Magda powiedziała, że to jest jej skręt i potem okazało się, że to jest heroina. O kurczę. Pewnie jest zakochana. Tak myślisz? A dla kogo miałaby się tak poświęcać, jak nie dla chłopaka? Nie wiem, nie przyszło mi to do głowy. Halo? Cześć, Andrzej, tu Zośka Kowalczyk. Jakoś leci. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Córka mojej przyjaciółki ma kłopoty. I ty jesteś jedyną osobą, która może jej pomóc. No tak, chodzi o szkołę. Dobrze, w porządku. O 5 w szkole, tak? O 5? No inaczej nie może, a co? No nic, dobrze. Dobra, niech będzie o 5. No cześć, całuski. Byłam umówiona, no ale to nic. Mogę nie pójść. Umówiona? A z kim? A może to tajemnica? Nie ta, żadna tajemnica. To najbardziej idiotyczna historia, która mi się w życiu przydarzyła. Słuchaj, stary, czy ty jeszcze pamiętasz, jak się gra na skrzypcach? Masz własny kwartet? Genialnie! Nie zagrałbyś dla mnie dzisiaj koncertu? Normalna stawka. Tak, o 5. Na 30. piętrze Pałacu Kultury. Chyba ci to nie przeszkadza. A, wspaniale. No to jesteśmy umówieni. Jest! Ty, co ty się tak na mnie gapisz? Ty bierzmy się do roboty, mamy cholernie mało czasu. Niecałe 2 godziny. Wiesz, ja myślałam, że może tam pójdę, że się z nim spotkam. Ten ostatni raz. Ja chyba zupełnie oszalałam. Magdę wyrzucili ze szkoły, ojciec ma wylew, a ja? Trochę ci zależy na tym Adamie, co? Daj spokój, przecież on bardziej pasuje do Magdy niż do mnie. Przesadzasz. Ja na twoim miejscu pewnie bym poszła. A co, boisz się? Boję tylko, że złości mnie, że ciągle go spotykam. We własnym domu, u państwa Laudańskich, na ulicy. To się nazywa przeznaczenie. Ja mam 36 lat. Dorastającą córkę. I to jest moje przeznaczenie. Ewciu, nie złość się. Kto wie, co nam pisane? Daj spokój. Ty wiesz, gdzie on mi zaproponował to spotkanie? W życiu nie zgadniesz. No gdzie? Na 30. piętrze Pałacu Kultury. Urocze. Zamykamy, 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 zamykamy. Proszę opuścić teraz. Proszę pana, dobrze zapłacę.
Ja nie potrzebuję pańskich pieniędzy. Ja dziś kończę pracę i zamykam. Tylko godzina. Stówka będzie dobrze? To pan chce, żeby mnie wywalili z roboty? No przecież tutaj nikt nie przyjdzie sprawdzić. Nie przyjdzie, nie przyjdzie. Ja tu jestem od pilnowania porządku, proszę pana. Niech mnie pan wysłucha. Czy tu żadnych koncertów bez zezwolenia robić nie wolno? To wszystko, pan rozumie? Pan to chyba nigdy nie był zakochany. A co to ma wspólnego? Co to w ogóle jest do rzeczy, no? No nie rozumie pan? Od dzisiejszego wieczoru zależy całe moje przyszłe życie. Kocham się w niezwykłej kobiecie. I chciałbym, żeby pierwsze moje ulubione spotkanie również było niezwykłe. A, rozumiem. Trzeba było od początku powiedzieć, że tu chodzi o randkę. To zupełnie co innego. To co? Możemy tutaj trochę pobyć? No oczywiście. To ma być takie, mają być romantyczne oświadczyny, tak? No, coś w tym rodzaju. No to ja może jakiś stoliczek przygotuję? No, bardzo proszę. Dwa krzesełka? Tak. A ładna? O, bardzo. No, zobaczymy. Niech pan czeka. Panowie, to już jest chwila. Biegu my dwa łączą się.